Raz, dwa, trzy, cztery. Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiaj temat dość ciekawy, niosący z sobą duży ładunek merytoryczny. Krótki, będzie mało gadania, choć co prawda na pewno ktoś znowu powie, że za dużo gadam. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, dziury w drodze i rowerzyści, w szczególności w dużych miastach. Na pewno nie jeden z Was, nie jedna z Was miała glebę na niespodziewanej dziurze, na koleinie, na jakimś innym fuck-upie drogowym, który można spotkać w naszych miastach na każdym kroku. Składa się akurat tak, że nabyłem przez zupełny przypadek w dość nieciekawej okoliczności wiedzę na temat, co zrobić w momencie, kiedy niespodziewanie wyskakujesz ze zakrętu, a przed tobą, między krawężnikiem a samochodem, który jedzie na przykład w dokładnie tym samym kierunku jak ty, jest dziura i nic się nie da zrobić, musisz w nią wpaść. I gleba. Ja, słuchajcie, miałem taką sytuację na Emaus, gdzie jest nasze biuro. Zjeżdżałem po treningu, zjeżdżałem z Królowej Jadwigi, a tak naprawdę z Fosza w Emaus na pełnym gazie wieczorem i nagle okazało się, że była tam dziura, której ja wcześniej nie widziałem. Ona musiała powstać w jakimś bardzo krótkim czasie. I ta dziura połknęła moje przednie koło jak Pac-Man. Zrobiła hop i mój rower zatrzymał się tak gwałtownie jak samolot F-15 na lotniskowcu Ronald Reagan. Po prostu stanąłem w miejscu, więc cała ta siła obróciła się wokół przedniej ośki. Zaliczyłem solidną glebę, rąbnąłem bardzo mocno betami w asfalt. Potłukłem się, rozdarłem moją ukochaną kurtałkę, taką leciutką wiosenną kurteczkę do treningów. I przede wszystkim rozwaliłem przednie koło Mavic Cosmic, a z tylniego wyrwałem 3 szprychy. Muszę Wam powiedzieć, że jakby kurteczka nie stanowiła tutaj większego problemu, natomiast poważnym problem stanowiły rozwalone koła Mavic Cosmic. Bardzo się zdenerwowałem samym faktem gleby, a druga sprawa, zdenerwowałem się moimi kołami. Wziąłem za telefon, zadzwoniłem po policję, był ze mną mój kumpel, przyjechała policja, pokazałem im tą dziurę, która była niebezpieczna, nie tylko dla mnie, dla motocyklistów, dzieciaków na skuterach, a także dla ludzi jeżdżących samochodami, ponieważ małe kółko w jakimś Seicento albo Tico czy jakiejś innej zamrażarce na kółkach, po prostu by to koło wyrwało. I policjant mnie poinformował, bardzo miły zresztą, że mogę zgłosić się do Zikitu, aby otrzymać odszkodowanie. I też tak zrobiłem i odszkodowanie otrzymałem. Więc słuchajcie, wszystkie fuck-upy, które się wydarzają przez to, że drogi są w złym stanie i stan ich zagraża waszemu życiu, zdrowiu, możecie zgłosić do odpowiednich organów, czyli zarządcy drogi. I teraz sytuacja jest taka, że jest jedna ważna sprawa. Musicie zadzwonić po policję, żeby sporządziła raport i dobrze mieć świadka. Ale ten świadek do końca nie jest tak potrzebny, ale dobrze go mieć. Słuchajcie, ważną sprawą jest to, że jeżeli stanie się to wieczorem, pamiętajcie o światełkach, przednie, tylnie. I ważna informacja dla kurierów oraz wariatów na ostrym kole. Nie próbujcie denerwować policji brakiem hamulców, ponieważ nie wszyscy policjanci uznają wasze skidy jako hamulec. I znam to z autopsji. To nie wszędzie działa. Niektórzy policjanci uwierzą wam, że to jest hamulec, a niektórzy nie. Więc możecie mieć problem w drugą stronę, jeszcze możecie dostać mandat. Natomiast dla wszystkich użytkowników drogi, przede wszystkim kolarzy szosowych, miłośników szosy, ludzi, którzy jeżdżą na rowerach szosowych z cienkimi oponami i te dziury potrafią naprawdę dać w tyłek. Ile razy myślałem, że mi wszystkie zęby wylecą, jak gdzieś wpadłem w jakąś niespodziewaną dziurę. Jeżeli wam się coś stanie, uszkodzicie siebie, ubranko, swojego iPhone'a ukochanego, rower przez to, że droga spowodowała waszą glebę, dzwońcie na policję i piszcie. Jeżeli ktoś z was będzie miał problem, bardzo chętnie wam pomogę prawnie. Wiem, jak to się robi, wiem, jak napisać podanie, wiem, gdzie trzeba w razie czego zadzwonić, więc 796-560-314, klasycznie. Przepraszam was, że nie zawsze odbieram telefon, natomiast ja najczęściej wtedy z kimś rozmawiam, komuś coś tłumaczę, albo rozmawiam o wyprawach, albo o rowerach, albo jeżeli jestem w Polsce, naprawdę bardzo chętnie rozmawiam z ludźmi, tak samo jak się spotykam z nimi u mnie w sułtanacie, więc jeżeli ktoś będzie miał problem w Krakowie, zapraszam. Samopomoc rowerowa unitedcyclist.com, czyli ja we własnej postaci postaram wam się pomóc z waszymi komunikacyjnymi problemami. No i to chyba tyle.
A tymczasem udaje się, moi drodzy, na mój wieczorny trening, na który dzisiaj bardzo zasłużyłem, a mianowicie godzina na basenie. Jadę przepiękną drogą rowerową z Salwatora do Piekar. Przepiękne miejsce. Żeby takich więcej było, to życie byłoby piękniejsze. I tak jest piękne, ale mogło być piękniejsze. Dobranoc Wam wszystkim, życzę Wam rowerowych snów i do następnego rowerowego odcinka z moim udziałem oczywiście.